Dobrze. Zaprosimy Was na krótkie spotkanie, dlatego że chcemy podzielić się naszymi ostatnimi przemyśleniami dotyczącymi możliwości zabezpieczenia funkcjonowania uczniów naszych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz tych uczniów, którzy spoza powiatu chcą się uczyć w naszych szkołach. Wydaje nam się, że po dzisiejszych ostatnich konsultacjach, które miały miejsce jeszcze parę minut temu, osiągnęliśmy porozumienie i efekty tego porozumienia i tych naszych pomysłów chcemy Państwu przekazać. I nie ukrywam też, że mamy do Państwa bardzo gorącą prośbę, do Państwa redaktorów, aby komunikaty te, które za chwilę Państwu przekażemy, jak najszybciej trafiły do obiegu publicznego, czyli dziś Państwo może to opublikują, dlatego że jest moment bardzo gorący dotyczący rekrutacji, ona dobiega końca, a mamy pomysł na to, aby tą rekrutację zakończyć sytuacją taką, w której każdy uczeń trafi do szkoły. Pomysły są od takich dotyczących powiększenia liczby uczniów w poszczególnych klasach o 4, tutaj za chwilę o tym powie pani Helena Rudzic-Grochała, czy też stworzenia dodatkowych klas, które nam zabezpieczą tą sytuację. I dzisiaj mamy sytuację taką, w której blisko 300 uczniów nie znalazło jeszcze się na listach do szkół, ale jest szansa na to, że na tych listach się znajdą jeszcze w dniu dzisiejszym albo jutrzejszym, dlatego to jest właśnie bardzo gorąca prośba do Państwa, aby ten komunikat jak najszybciej przekazać do obiegu publicznego. Będą to ludzie czytali i będą mogli rodzice czy też uczniowie tego typu decyzje podjąć. Te szczegóły techniczne omówi tutaj za chwilę pani Helena, z nami też jest również pani Alina Szulc-Hacz, pani dyrektor zespołu szkół Gościnnej. Tu mamy też fajny pomysł na realizację, a gdybyśmy my tutaj nie potrafili odpowiedzieć na któreś pytanie, to już na pewno pani naczelnik Anna Mazurek na wszystkie pytania odpowie, tak? A teraz technicznie te nasze pomysły, które chcemy Państwu przekazać i zaproponować uczniom i rodzicom. Szanowni Państwo, tak jak spodziewaliśmy się, w momencie wywieszenia wstępnych list były łzy radości, ale też były i łzy rozczarowania, że jednak nie udało się dostać do szkoły, do której się dziecko wybierało. Nie wynikało to również z tego, że te wyniki nauki były zbyt niskie. Poziom, jaki w tej chwili młodzież osiągnęła i ograniczona ilość miejsc niestety też spowodowała, że ci z bardzo dobrymi wynikami nie znaleźli miejsca w naszych liceach ogólnokształcących czy w technikach. Nie udało nam się otworzyć technikum kolejowego, o tym już wspominaliśmy, ale jest zapotrzebowanie na uruchomienie technikum. Taką propozycję widzimy, możliwość utworzenia właśnie w Zespole Szkół imienia Macieja Rataja. Technik, mechanik, użytkownik obrabiarek skrawających. Jest to bardzo atrakcyjna oferta, gdzie nasz lokalny przedsiębiorca, firma Amberline, gwarantuje praktyki, więc jest to bardzo dobra oferta, dająca możliwość szybkiego zatrudnienia i zdobycia konkretnego zawodu. Jest duże zapotrzebowanie także na liceum ogólnokształcące. Taką możliwość także widzimy w Zespole Szkół imienia Macieja Rataja w Gościnie. Jest możliwość uzupełnienia do klas mundurowych, gdzie przede wszystkim realizowana jest podstawa liceum ogólnokształcącego i tylko 2 godziny dodatkowo jest ze szkolenia mundurowego, ale jeżeli jest potrzeba, aby utworzyć czyste liceum ogólnokształcące, taką możliwość też widzimy. Szkoła jest na to przygotowana. O tym wszystkim, o warunkach, jakie panują w szkole, myślę, że pani dyrektor też powie. Jeżeli chodzi o zwiększenie liczby uczniów w oddziałach, rekrutacja była prowadzona na 30 uczestników, natomiast jest propozycja, abyśmy zwiększyli o 4 osoby, więc daje to nam około ponad 190 osób. Jest to znacząca liczba. Jeżeli będzie zainteresowanie i rodzice również ze swoimi dziećmi podejmą taką decyzję, że zainteresują się szkołą w Gościnie, tam jeśli utworzymy te 2 oddziały, mamy również zwiększoną liczbę uczniów o 68 i automatycznie zmniejsza nam się liczba uczniów, którzy
nie mają możliwości rekrutacji do 41, ale w tym są również też olimpijczycy. Tak najczęściej bywa, że olimpijczycy naszych szkół wybierają szkoły poza naszym powiatem, więc jesteśmy dobrej myśli, że uda nam się przyjąć do naszych szkół wszystkich, ale na pewno rodzice i dzieci muszą podejmować świadome decyzje. W tym roku nie zawsze jest taka możliwość, że nie uczęszczam do szkoły, o której marzę, ale myślę o szkole, która też daje perspektywę zdobycia zawodu czy wykształcenia na dobrym poziomie ogólnokształcącym. Bo tak jak wcześniej wspomniałam, nie można mówić, że szkoła w Gostynie, liceum ogólnokształcące w Gostynie jest słabym liceum. Ten niski poziom zdawalności matury wynikał z niskiego potencjału młodzieży, która tam uczęszczała. W tej chwili jest szansa na to, aby te efekty znacznie poprawić. Krótko, bo nie chcę Państwa jakby trzymać, ale zależy nam na każdym minucie miejsca, w którym Państwo terminu przekażą tę informację. Sumarycznie wygląda w ten sposób, że do 49 oddziałów dokładamy po 4 osoby. To daje blisko 200 osób, 200 miejsc w naszych klasach, plus możliwość utworzenia technikum mechanicznego w zespole szkół w Gostynie i 2 klas dla podstawy programowej, podstawowej i gimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego bez profilowania mundurowego, normalne liceum ogólnokształcące. 2 słowa może Pani Dyrektor, jak to jesteście w stanie zorganizować i z pewnym, powiedzmy, zastrzeżeniem co do możliwości miejsc w internacie, no tu będzie kwestia dotycząca dojazdu, ale to też jest do rozwiązania. Tak, proszę Państwa, bo już te osoby, które wybrały, były w pierwszym wyborze, mamy ograniczoną liczbę miejsc w internacie, 200 osób, dlatego dla uczniów tutaj z powiatu kołobrzeskiego są możliwości dojazdu. Prawie 25% moich uczniów z klas pierwszych, drugich, trzecich dojeżdża tutaj z Kołobrzegu, także możliwości dojazdu są. To jest tylko 18 km i to nie jest tak daleko, także to jest 20-25 minut można do Gostyna dojechać. Ktoś tam mieszka w dużym mieście, to żadna odległość. Czy są pytania? Bo nie ukrywam, tak jak powiedziałem, bardzo nam zależy na pilnym przekazaniu tego komunikatu do obiegu. Ja mam pytanie, tak. Czy są Państwo w stanie poprosić może lekarzy medycyny pracy o to, aby dzisiaj dłużej przyjmowali? Od rana są potężne kolejki do tych lekarzy, którzy twierdzą, że nie są dzisiaj w stanie wszystkich przyjąć, a to jutro jest termin. Oczywiście, natychmiast będę dzwonił i będziemy tutaj szukali jakiegoś rozwiązania tego problemu. Fakt jest, że rzeczywiście są wymagania dotyczące oceny stanu zdrowia. Między innymi z tego powodu, mówiąc tak troszeczkę kolokwialnie, polegliśmy w zakresie utworzenia technikum kolejowego. Tak? Wymagania dotyczącego stanu zdrowia są większe niż dla pilotów samolotów cywilnych, jeżeli chodzi o maszynistów kolejowych. I ci uczniowie, którzy się nas zgłosili, zostali skierowani wszyscy na takie badania do Szczecina specjalistyczne i okazało się, że 78% tych badań uczniów nie przeszło, tak? W związku z tym no, dla paru uczniów tego nie utworzymy. Za chwilę będę dzwonił do wszystkich lekarzy medycyny pracy z prośbą o to, żeby w dniu tym szczególnym wydłużyli te godziny pracy. Ja mam krótkie pytanie jeszcze do Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Gostynie. Ja bym poprosiła Panią jednak o komentarz dobrze do tych wyników matur, bo to już kolejny rok w rzędu, te wyniki matur są wyglądacie. Proszę Państwa, do nas uczniowie jesteśmy po, chodzi teraz o tą klasę w tym roku, tak? To są uczniowie, którzy do nas przyszli po gimnazjum z niskim potencjałem. Średnia liczba punktów to jest 40. Proszę Państwa, przy 200 mamy uczniów, którzy mają takie średni taki wynik, to jest 40 punktów. Ale z tego względu, że są to uczniowie, którzy celują w zawód mundurowy, gdzie oni mają możliwości dostania pracy, nie muszą mieć zdanej matury, a dostają pracę. Dlatego większość z naszych uczniów po szkole idzie po prostu w strony mundurowe. Policja i wojsko prawie w 100% przyjmuje naszych uczniów. Oni są przygotowani, jeżeli chodzi profilowo, czyli to jest dla nich naprawdę bardzo duża szansa. My oczywiście nie zamykamy drogi naszym uczniom, żeby zdawali maturę, ale dlatego wszyscy zdają i dlatego no to ta zdawalność jest taka, no po prostu nie jest taka rewelacyjna jak w innych szkołach.
ale mamy jeszcze w tym roku uczniowie 11, którzy mogą zdawać, bo tylko mają, główna sprawa to jest matematyka. 11 uczniów, gdzie może to być jeszcze 30%, no mówmy, niech zda połowę, to jest przynajmniej około 70% zdawalność. Proszę porównać. 200 punktów, a porównać 40. Takim potencjałem uczniów naszych przyjmujemy, ale zawody mundurowe naprawdę patrzą pod kątem innym i nasze wyszkolenie, jeżeli chodzi o Zespół Szkół Macierata w Gościnie, jest naprawdę bardzo dobre. To uczniowie naprawdę znajdują miejsca pracy, ale też mogą dalej studiować, bo patrząc średnio, że to jest 70%, to myślę, że to nie jest zła zdawalność przy takich uczniach. Też proszę pamiętać, że przyjeżdżają do nas z całego województwa. Mamy prawie 70% dzieci spoza powiatu, gdzie ci uczniowie są w internacie i dodatkowo tylko zasługą naszych nauczycieli, że zdają maturę, bo oni nie mają żadnych korepetycji płatnych, oni się uczą tylko to, co jest w szkole, bo ich też jest często nie stać. Także nie mają także możliwości. Także widzę, wyszkolenie naszej szkoły jest naprawdę, pod tym względem uważam, przy tych uczniach jest bardzo wysokie. Także dziękuję też moim nauczycielom, że potrafią z takimi uczniami pracować i naprawdę ta zdawalność w mojej ocenie nie jest naprawdę zła. Czy w związku z tym, że większa ilość uczniów będzie przyjęta do szkół, będzie też powiększona w jakiś sposób kadra nauczycielska? Nie, no, nauczyciel będzie prowadził powiększony oddział, tak? Tak. Zamiast 30 uczniów będzie ich 34. Tutaj już bardziej tego nie jest się w stanie poszerzyć i tutaj, proszę Państwa, w mniejszym stopniu chodzi na przykład o warunki lokalowe, tak? Chodzi o generalnie brak kadry, tak? Szczególnie w takich przedmiotach politechnicznych, przedmiotach językowych. To też szczególnie ma znaczenie na przykład w naszym dwujęzycznym liceum Mikołaja Kopernika, gdzie oczekujemy od nauczyciela posługiwania się biegle językiem angielskim, tak? Bo prowadzimy przecież te zajęcia dwujęzyczne. Informatycy są bardzo poszukiwani, tak? No, nam trudno konkurować na otwartym rynku z informatykami, którzy na otwartym rynku znacznie więcej zarabiają niż to, co wynika z płac określonych w ustawie o płacach nauczycieli. No, ale jakoś sobie radzimy. Dzisiaj taka jest sytuacja w większości szkół taka, że nauczyciele mają średnio 1,5 etatu, tak? Żeby tym wymaganiom sprostać. No, no, zostaliśmy z tym, że tak powiem, po pani minister już brukselski, że tak powiem, zostawieni z problemem, ale sobie jakoś poradzimy. Będzie dwuzmianowość? No ona w niektórych szkołach jest nieodzowna, tak? Ona no nie ma możliwości. Proszę zwrócić uwagę, że w normalnych warunkach każdego roku otwieraliśmy 30 oddziałów, dzisiaj mamy 50 otwartych, tak? No, no nie ma możliwości przy tym samym potencjale dotyczącym nauczycieli. Samo fakt, że jest 1,5 etatu, no świadczy o tym, że jest etat ten pierwszozmianowy, no i drugi zmianowy, tak? To po prostu takie są skutki przeprowadzonej tej reformy, tak? To jeszcze raz gorąca prośba, aby maksymalnie szybko ten komunikat gdzieś u Państwa ukazał, tak? Bo nie ukrywam, że każda godzina ma tutaj swoje znaczenie, a ja biegnę i dzwonię do lekarzy rodziny. Medycyny pracy czy rodziny? Medycyny pracy, tak. Już to robię.